Połoniny szlachtowskie położone są na południowych stokach Beskidu Sądeckiego w paśmie radziejowej. Dzięki swej lokalizacji można dostrzec z nich niemal wszystkie wierzchołki znajdujące się w pieninach małych oraz właściwych. Jeśli podejdziemy wyżej w okolice Szerokiego Wierchu, to naszym oczom ukażą się Tatry oraz takie szczyty jak Wielki Rogacz czy Radziejowa. Według mojej oceny to właśnie z tego miejsca widoczna jest najpiękniejsza panorama małych pienin z Wysoką i Durbaszką górującymi nad wąwozem Homole oraz rezerwatem Biała Woda. W tym odcinku zabiorę Was na nieznany beskidzki szlak, a także opowiem, jak udało mi się dotrzeć na tytularne polany. Zatem przenosimy się do schroniska na Przechybie, gdzie zakończyłem poprzednią część. Zapraszam Was serdecznie na film. Właśnie, zapomniałem jeszcze wspomnieć o nowej atrakcji schroniska PTTK na Przechybie, a mianowicie wielkiej ławce, która uznawana jest i nazywana tutaj na drogowskazach punktem widokowym. No wejść na nią nie jest łatwo, oczywiście można się podciągnąć i tam się rozłożyć, a widok z niej jest na cały obszar obok schroniska i wygląda on bardzo podobnie tak jak podczas mojej ostatniej wizyty, tylko że non stop coś tutaj się na nim dzieje, a to pamiętam ostatnio były rozłożone jakieś materace, a teraz stoją drewniane bramki do gry w piłkę nożną oraz rozłożona jest siatka do siatkówki na trawie. Idę teraz do odejścia czarnego szlaku tego rowerowego do szlachtowej, no i pora schodzić w dół. Jestem już blisko tego odejścia. Przede mną drogowskaz. Od razu widzę po sobie, że mam częściej uśmiech na twarzy, jak już zjadłem. No jednak chyba należę do tego typu osób, znaczy do tej grupy osób, która jak jest głodna, to trochę narzeka i marudzi, ale cieszę się, że nie jestem przynajmniej w niej sam i mnóstwo osób, turystów tak ma. A ja już jestem, tadan. Mamy szlak narciarski, obrazek przedstawiający narciarza na pomarańczowym tle z czarnym takim trójkącikiem i wyżej szlachtowa, szlak pieszy, 8,7 km. Fajna trasa, podoba mi się bardzo taki przebieg, więc od razu go pilnuję i lecę w dół do szlachtowej. Zauważyłem dużą zmianę na tej trasie, kiedy tutaj szedłem ostatni raz. Nie wiem, mogło być to nawet z jakieś 8 lat temu. Musiałbym sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz odwiedziłem Przechybę od strony Bereśnika. No ale niegdyś tutaj non-stop szło się w lesie. Teraz widzę, że spore połacie tego lasu zostały zdegradowane. Są już same konary, drzewa są powalone w wysokiej trawie. Tym samym odkryły nam się widoki na pieniny, małe pieniny, na Górę Spiską i ogólnie na tę stronę do Szczawnicy. Nie wiem, czemu tak się stało. Czy to przez trudne warunki atmosferyczne, silny wiatr, który jednak pod naporem powoduje, że las się owala. Czy też może jest tutaj także działalność pewnych osobników, takich chociażby jak Kornik Drukarz, który zniszczył bardzo wiele hektarów lasów, chociażby w Tatrach. Zobaczcie, a tutaj nam się wyłoniły pieniny właściwe. O, tutaj. I nawet w tym miejscu są trzy korony. Gdzieś tutaj z prawa jeszcze jest czerterzyk. Tak. A z okolicy nie widzę. Pewnie jest schowana za tym masywem od zejściu z gabańki.
Doszliśmy do rozdroża pod Pieniążną, 1043 metrów nad poziomem morza. Tam w bok odchodzi zjazd awaryjny, czyli jeżeli w zimie nie moglibyśmy zjechać tą normalną trasą, czyli tą, która prowadzi narciarza w tę stronę, z jakichś powodów, ponieważ nie wiem, zjazd jest uszkodzony czy coś, to wtedy zjeżdżamy właśnie tamtym wariantem doliną Sielskiego Potoku. Patrzę, że do Szlachtowej mamy jeszcze ponad 7 km, więc nie zatrzymuję się, tylko idę dalej. Czasami dołącza do nas także i trasa rowerowa, czyli miałem wcześniej rację z tym, że i tutaj także jeżdżą kolarze. No i te trasy się krzyżują raz na jakiś czas, potem ta rowerowa odchodzi, znowu dołącza i tak w kółko. Brakowało mi już takiej nuty niepewności, znaczy na szlakach w tej okolicy, ponieważ praktycznie już wszystkie przeszedłem, stąd dzisiaj wybrałem ten wariant zimowy narciarski, gdyż chciałem poczuć taką nutę przygody, że odkrywam w końcu coś na nowo, idę jakąś trasą po raz pierwszy. No jednak takie wędrowanie daje najwięcej radości, właśnie gdy idziemy takim szlakiem, którego jeszcze nie znamy, którym nigdy nie szliśmy, to powoduje, że nasze też skupienie jest większe. Skupiamy się na jakichś detalach, na widokach, patrzymy, że o, z tej perspektywy na przykład jakaś góra fajnie wygląda lub o, tam widać szawnice, tam jaworki. Jest to in plus, zdecydowanie. Czasami żałuję, że już tyle tych szlaków mam za sobą i że nie mogę mieć większej swobody w doborze tych wycieczek, wędrówek na kolejne dni, jak przyjeżdżam do Szczawnicy. Gdy nasz szlak skręcił granią w lewo, wyłoniły się małe pieniny z widoczną wysoką, najwyższym szczytem całego pasma pienin, a z prawej za wysoko jest Magura Spiska z najwyższym wierzchołkiem Weternym Wierchem. O, tutaj się znajduje Weterny Wierch. W Beskidzie Sądeckim oraz w Pieninach panuje niewątpliwie susza. Dawno nie pamiętam, aby tutaj wszystkie te ścieżki, trasy były aż tak suche, że idąc po nich to później unosi się pył i wszystko mam takie przybrudzone. Zazwyczaj było tutaj mokro, wszędzie znajdowały się kałuże, też jak jakieś pojazdy przejeżdżały tymi drogami, to zostawiały takie mokre ślady i po powrocie do pensjonatów trzeba było zdjąć buty i je wyczyścić. I też przechodząc po Szczawnicy, wielu miejscowych rozmawia na temat właśnie deszczu i wspominają o tym, kiedy on to ostatnio był. Niektórzy się śmieją, że ostatnie opady atmosferyczne wystąpiły w maju, co może być troszeczkę dziwne, bo pamiętam, że patrzyłem na jakieś prognozy w lipcu i padało, ale pewnie mieli na myśli jakiś okres, gdzie ten deszcz był ciągły i padał na przykład przez kilka dni. Potwierdza to też poziom wody w Dunajcu czy w Grajcarku, gdzie według mojej oceny jest on wyjątkowo niski. Nawet większość kaskad nie jest w pełni zapełnionych, tylko woda płynie na przykład przez ich część. No mam nadzieję, że przynajmniej na jesieni spadnie więcej wody i wszystko wróci do normy. Minęliśmy przed chwilą Pieniążną, a więc ten szczyt, przy którym było tamto rozejście, a nawet dokładniej mówiąc rozdroże. Przed nami kolejny wierzchołek, a mianowicie Kiczora, także posiada wysokość powyżej 1000 metrów. Po minięciu właśnie tego drugiego szczytu zaczniemy ostrzej schodzić w dół, albo może nawet nie tyle ostrzej, co po prostu będziemy już gubili znacząco naszą wysokość. No i mam nadzieję, że już niedługo wyjdziemy na łąki. Maksymalnie strzelałbym tak ze 30 minut marszu w lesie, no bo już jest grubo po 18, a nie chciałbym, żeby już będąc tak w gęstym lesie łapał mnie taki pierwszy mrok.
muszę na chwilę przystanąć. Troszeczkę zacząłem już czuć kolana i lekko biodra. Może dlatego, że wcześniej robiłem mało przerw na zajściach. Niedawno minąłem także drogowskaz, gdzie było napisane, że przeszedłem 4,5 km, a zostało mi do Szlachtowej jeszcze 5. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że jestem już dalej, że maksymalnie gdzieś pozostanie mi z 3 km. No ale dobra, 5 to też niedużo, to będzie około pewnie godziny marszu. Też na tym drogowskazie była informacja, że zostało mi 700 metrów do Połoni Szlachtowskich. Ja to widzę tak, że wyjdę z lasu i będą przepiękne łąki ze wspaniałymi widokami na małe pieniny. Pogoda też wspaniała, ponieważ nie ma chmur, słońce świeci, więc może to dać fajny efekt. Jeszcze napiję się wody i dopiero ruszam. Co do spraw technicznych, to dzisiaj dużo się działo, ponieważ testowałem nowy mikrofon do telefonu, który myślałem, że spowoduje, że jakość dźwięku będzie zdecydowanie większa, podczas gdy nagrywam ze smartfona. Jak się okazało, był to totalny fuck up, gdyż cały głos, który nagrywałem, przez chwilę oczywiście był czysty, a potem dochodziło do jakiegoś błędu i całe nagranie było w takim pisku. Na szczęście zorientowałem się na Bereśniku. Już po minięciu właśnie placówki wziąłem mój telefon, odpiąłem ten mikrofon i nagrywałem już normalnie do telefonu, przez co będzie mnie czekało zdecydowanie więcej pracy nad materiałem, bo będę musiał oczyszczać dźwięk prosto z mikrofonu wbudowanego w smartfon. No ale przynajmniej uratowałem 2/3 dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o nagranie takie a la vlogowe, więc z tego się cieszę. Druga sprawa jest taka, że... O, ptaszki gdzieś tam chodzą i troszeczkę wybiły mnie z rytmu. Druga sprawa jest taka, że zapomniałem dzisiaj kostki. Mam kabelki do ładowania i telefonu, i drona, i powerbanka. No ale nie wziąłem kostek, więc nic mi z tego. Na szczęście na przechybie pani, która tam pracowała z ladą, dała mi taką kostkę, jedną, i udało mi się naładować telefon z 30% aż do 90%, z czego jestem szczęśliwy. I ostatnią rzeczą, no to właśnie muszę albo zainwestować w kolejną baterię do drona, aby nie ładować go podczas wędrówki, lub kupić drugi powerbank. No nie wiem, co jeszcze wybiorę, ale na pewno muszę coś takiego zdziałać, gdyż no dzisiaj działam naprawdę na takim prawie wyzerowanym bilansie energetycznym w bateriach, że tak powiem. Kurde, ptaszków na szlaku coraz więcej i coraz bardziej obawiam się ich. Wcześniej jak tam coś sobie szmerało w drzewie, w krzakach, w ogóle nie zwracałem na to uwagi, ale jednak już ściemnienie tutaj oświetlenia w lesie powoduje, że jednak mniej pewnie się czuję. A to chyba normalne. Nie udało się to, jak widzicie. No i tak jak widzicie... Jest moc w tym miejscu. Połoniny szlachtowskie. Nie byłem tu nigdy i nie wiem, jak to się stało. Przecież tu jest przepięknie. Widać wszystkie najpiękniejsze punkty, które znajdują się w małych pieninach, ze wszystkimi szczytami. Do tego także doskonale są widoczne najwyższe szczyty pasma radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Przede mną są też owce wypasane. No przepięknie po prostu. Jeszcze super widać także pieniny właściwe, zaraz wam pokażę widok w drugą stronę. Przepięknie. Nie no, powiem wam tak szczerze, że nie spodziewałem się dzisiaj takiego prezentu. No coś niesamowitego. Nigdy bym w to nie uwierzył, w momencie jak schodziłem z przechyby,
że idąc tym szlakiem czarnym wyjdę na tak widokowe połoniny i przede wszystkim takie, które dają widoki na te miejsca, które no, kocham w tym rejonie najbardziej, a więc Pieniny Właściwe, tam z trzema koronami, z Sokolicą, jak i również Małe Pieniny. Teraz są chwilowo zakryte, ale zaraz też będzie je widać. Tam w dole jeszcze też panowie wypasają owieczki, latają owczarki podhalańskie. Co chwilę też jakieś ptaki drapieżne latają tutaj nad tymi łąkami. To największe zaskoczenie chyba ostatnich 5 albo nawet i 10 wyjazdów moich właśnie w ten region, rejon Beskidu Sądeckiego oraz pasma Pienin. Jak to jest możliwe, że tutaj wcześniej nie trafiłem? Nie wiem, że nie patrzyłem na jakieś inne relacje, przebiegi tras, no bo jednak ta trasa narciarska już dawno jest, kojarzę ten znak w Szlachtowej tam w dole koło cerkwi starej, znaczy teraz już kościoła, ale jakoś no nigdy tutaj nie przyszedłem. Super, że nie pokierowałem się dalej na Radziejową i na Wielki Rogacz, czyli na trasę, którą już przeszedłem kilka razy, tylko zszedłem właśnie do Szlachtowej tą opcją. Muszę tutaj kiedyś wrócić i zrobić taki oddzielny, dedykowany film tej trasie, bo no warto to zrobić. Nasz szlak skręcił na lewą stronę tego zbocza, które opada do Szlachtowej i tym samym mamy widok na Jaworki. O, tutaj są Jaworki. Troszeczkę mi zapało ostrość na palec, ale to nic. Tam daleko, jak sięgniemy wzrokiem, widzimy rezerwat Biała Woda z charakterystycznymi skałami. To też tam nagrywano Janosika. O, to taka ciekawostka. Z tyłu, za rezerwatem Biała Woda, jest przełęcz Rozdziela. Bardzo fajny punkt. Gdy pokonamy tę przełęcz, możemy zejść w dół na Słowację, ponieważ tu biegnie granica polsko-słowacka. I jak zejdziemy w dół, to dostaniemy się do miejscowości Litmanowa. No fajne miejsce. Jeszcze zrobię zbliżenie na Wysoką. Wysokie skałki. 1050 metrów. O, tutaj nad poziomem morza. A z prawej schronisko pod Durbaszką. Już oświetlone. Mamy prawie już zmierzch. Słońce zachodzi, więc i tam już włączyli światła. Minęła godzina od ostatniego nagrania tam przy tych owczarkach podkalańskich. Zszedłem polanami tak około kilometra, może 1,5 kilometra w dół i zatrzymałem się no, na takim pięknym, szerokim punkcie widokowym w kierunku Pienin Właściwych, ale także i Jarmuty oraz Małych Pienin. Myślałem, że dzisiejszy dzień to będzie wędrowanie trasami z zamkniętymi oczami, czyli takimi szlakami, które mam w pełni oklepane. No i coś mnie tknęło, aby na przechybie popatrzeć sobie, jak schodzą właśnie z tego masywu trasy rowerowe, ścieżki jakieś konne oraz także drogi narciarskie, którymi właśnie narciarze w zimę zjeżdżają z tego masywu. No i sprawdziłem i postanowiłem, że wybiorę szlak czarny do Szlachtowej, ponieważ zawsze jak zejdę do Szlachtowej, to mogę nawet na piechotę wrócić do Szczawnicy. To był strzał w dziesiątkę, że to zrobiłem. Wiem, że to mówię po raz kolejny, ale jestem zachwycony, że zszedłem do tych polan, że mogę tutaj się rozsiąść, posiedzieć sobie, pomyśleć, popatrzeć na te wszystkie widoki, na miejsca, które doskonale znam z innej perspektywy i też z małej odległości, ponieważ te widoki widziałem z przechyby, z Radziejowej, ale jednak ten dystans był kilkukrotnie razy większy, a tutaj są te wszystkie góry na wyciągnięcie ręki bardzo blisko, co po prostu mnie bardzo cieszy. Nie ma chyba lepszego miejsca na zakończenie tego filmu niż właśnie to
i podziękowanie Wam za wspólną wędrówkę, już kolejną w tym rejonie, a więc Pienin i Beskidu Sądeckiego, i mam nadzieję, że szybko tutaj wrócę i spróbuję jeszcze odkryć dla Was jakieś perełki. Planuję na pewno w przyszłości pójść drogą do Leśnicy, gdzie pokażę Wam, jak wygląda tam takie bardziej codzienne życie mieszkańców na Słowacji, w małej wiosce przygranicznej. Mam na to kilka pomysłów, ale muszę to dobrze zaplanować, aby to fajnie wyszło. Za chwilkę schodzę do Szlachtowej, a potem na piechotę do Szczawnicy. Cieszę się strasznie, że zrobiłem dzisiaj ten szlak, że udało mi się przejść tą całą trasę. No i co, moi drodzy, do zobaczenia na szlaku. Cześć!